Witamy w 8. wolontariackim webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Aleksandra Rytczak, asystentka koordynatora wolontariatu grupy Kotylion, która działa przy Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Witam serdecznie. Witam. Olu, współpracujesz już z grupą 5 lat. Jak zaczęła się Twoja historia z tą organizacją? No i cudnie. Najpierw spotkałam na swojej drodze kota, którego nazywam później Franio, który już jest mój. Potrzebował pomocy takiej, że miał wykrzywioną nóżkę. Zorientowałam się w temacie, ile mogłoby to kosztować. No i usłyszałam kwotę 1000 zł. Więc powaliła mnie troszkę. Napisałam w sumie do jednej fundacji, jedynej, właśnie to był Kotylion. Odpowiedzieli mi, że chętnie pomogą. I tak w pół roku leczyłam kota i później już powiedziałam, mówię, dobrze, mam więcej czasu, spróbuję, odwdzięczę się. I tak się zaczęło. Sam Kotylion ma też bardzo fajną i ciekawą historię, która przeplataną sukcesami, porażkami, trudnościami, wyzwaniami, jak to w organizacji pozarządowej. Czy mogłabyś troszeczkę zdradzić nam kulisy właśnie działalności tej organizacji? Tak, oficjalnie już działa grupa Kotylion od 2007 roku, a tak troszeczkę w podziemiach, że tak powiem, od 2005, tak bez nieformalnie, tak powiem. Magda, już niestety świętej pamięci nasza, założycielka wraz z mężem, postanowili zapobiegać troszeczkę bezdomności kociej i szczególnie do tych maluchów takich szukać im domu. I tak po domach, po mieszkaniach gdzieś tam utykali, kastrowali nas za swoje pieniądze w większości przypadków. No i później jakoś na swojej drodze Vivę spotkali i tak się zaczęło. Viva wypromowała, pomogła i błynęło się to wszystko. Przygarnęła pod swój parasol. Pod skrzydła. Jest troszeczkę łatwiej, tak? Bo te sprawozdania, wszystkie rozliczenia, no to już Viva robi za nas. My tylko, że tak powiem, swoje raporty składamy. Swój 1% zbieramy, takie subkonto mamy i tak to działa. Mamy tylko właśnie koordynatorkę, tak? Nie mamy jakiegoś prezesa takiego w swojej grupie, tylko tak jest ta Viva. A propos tej historii, to ja jeszcze tak zdradzę, że miałem okazję poznać Magdę, bo też ją swego czasu szkoliłem, więc też pamiętam z dawien dawna różne dzieje. Też podzieliła się właśnie różnymi swoimi bolączkami i wyzwaniami, bo tak to mało jako wyzwania, coś trzeba po prostu zrealizować i zawsze Magda jakby do przodu, nie było tam żadnych problemów, tylko po prostu robimy. Tak. No ja jej niestety nie poznałam. Ja poznałam właśnie. No, niestety już nie. Także cieszę się, że jakby jesteśmy tutaj cały czas we współpracy, gdzieś tam te nasze drogi w wolontariacie się krzyżują. A skrzyżowały się, bo właśnie mamy projekt Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat i od początku roku tutaj współpracujemy razem z Kotylionem, kierujemy wolontariuszy właśnie do działań na rzecz kotów. Nasi wolontariusze mówią, idziemy do kotków. Już takie coś przylgnęło. Opowiedz nam, jaka była Wasza motywacja, żeby właśnie przyłączyć się do tego projektu? Co Was skłoniło? Potrzebowaliśmy wolontariuszy, zawsze potrzebujemy, bo to jest jednak praca, która, za którą nie płacimy. I ludzie przychodzą i odchodzą, więc nie jest łatwo. To jest też nasz główny tutaj projekt, to jest ta kociarnia, praca fizyczna, więc... Dlatego jak zaczęliśmy współpracę z Pomostem, który Pomost w sumie sam się też do nas zgłosił pierwszy, to oni nam podpowiedzieli Centerko. I tak właśnie jakoś powolutku z Michałem kontakt był i się zaczęło. I tutaj prośba była z jego strony, ja zgłoszenie wysłałam. I zaczęli przychodzić wolontariusze, którzy przychodzą już teraz regularnie. Tak. I właśnie, jacy to są wolontariusze i jakie zadania wykonują? Może tak, żeby nasi tutaj oglądacze też mieli obraz. Jest kilku. Nie wszystkich tak do końca pamiętam z imion, przychodzą różne dni, więc nie potrafię powiedzieć. Ale tak jak do mnie przychodzi na przykład w piątki właśnie Wojtek, Paweł, Michał, to opiekun, tak, tej całej grupy, Darek też przychodzi, także to mam już ich stałą i po prostu tak jak u siebie już się czujemy wszyscy, tak, przychodzą
A za zadanie, no to generalnie sprzątanie tego lokalu, ogarnąć, bo przecież codziennie można robić to samo i tak później samo wygląda, więc bo te koty nasze to są takie kochane, że lubią brudzić. Obserwujesz już tą pracę ponad pół roku. I czy widzisz jakieś zmiany właśnie w funkcjonowaniu tych wolontariuszy? Czy on, ten wolontariusz wpływa w jakiś sposób na nich, jeżeli chodzi o aktywność, o zdrowie, o zaangażowanie? Tak, tak też... mi się wydaje, że jest taki większy luz, że już tak nie ma takiego stresu, czują się swobodnie, fajnie, rozmawiają, opowiadają w ogóle jakieś tak, tak gdzieś tam swoje ciekawostki. Naprawdę się, wydaje mi się, że pootwierały się osoby. A jak mówią takie zdanie właśnie gdzieś tam, że oni się cieszą, że po prostu gdzieś wychodzą z domu, no to jest super po prostu. Czyli widzicie, ten wolontariat jakby ma bardzo taką ważną funkcję socjalizacyjną, przebywania w grupie. Wolontariusze się otwierają i też po prostu chcą wyjść do innych ludzi i przy okazji zrobić coś fajnego na rzecz innych. Tutaj w przypadku grupy no, są to akurat zwierzęta. Obustronna pomoc, myślę. Jest on. Tak, tak. W ramach też tego projektu jest przewidziane wsparcie. Jest u nas właśnie asystent Michał i Magda. Jest psycholog, jest wsparcie edukacyjne w postaci szkoleń i warsztatów. Czy to w jakiś sposób Wam pomaga jakby właśnie we współpracy z tymi wolontariuszami? Bo jednak jakby są to specyficzni wolontariusze i też wymagają od, może jakiegoś specjalnego traktowania, a też pewnej wiedzy. Tak, oczywiście. Ja to w ogóle bardzo się bałam na początku zaryzykować, wziąłam to na siebie, no bo, że tak powiem, ja zgłosiłam, więc... Natomiast rozmowa z psychologiem fajnie mi tak podbudowała, pomogła troszeczkę te swoje bolączki, powiedziałam. Także po jednym szkoleniu już jesteśmy. Tak, także jeszcze też, drugie. Tak, jeszcze drugie, podobno ciekawsze, więc tak. Będzie fajnie. No, także jest to wsparcie, tak, nie powiem, że nie. Czy jakieś trudności i wyzwania widzicie w tym projekcie, w tej pracy, czy raczej wszystko idzie pięknie, cudownie i rozwija się? Tfu, nie mogę powiedzieć, nie widzę żadnych minusów. Jest naprawdę fajnie, no więcej pewnie mają do powiedzenia opiekunowie, tak? No bo to oni mają więcej tego z nimi do czynienia niż ja. Co dwa tygodnie. I to jest bardzo fajna rekomendacja dla innych koordynatorów, żeby też się włączyli w ten projekt i przygotowali jakieś zadania, nawet proste dla, chociaż jakby wolontariusze mają różne umiejętności i jakby ta choroba tutaj tego nie zabiera. Natomiast zachęcamy do tego, żeby też zgłaszali swoje tutaj oferty i współpracowali z nami, bo jeszcze projekt trwa ponad rok, więc też chcielibyśmy różnicować te zadania dla wolontariuszy i też, żeby w różnych dziedzinach mogli sobie tutaj działać. A jakie macie plany na najbliższą przyszłość? Oj, działać dalej, pomagać tym bezdomniakom nieszczęsnym. No teraz na przykład wczoraj i przedwczoraj, słuchajcie, zgłoszenia 2-1, 6 kociaków w kontenerze wyrzucone, niesamodzielne. Wczoraj w lesie, nie wiem, czy to torba, czy to bluza, coś takiego, były 3 znowu. No po prostu człowieka krew zalewa, tak? No i jak mamy nie działać dalej? Musimy. A szukacie jeszcze wolontariuszy nowych? Tak, mamy jeszcze kilka dni do obsadzenia, spokojnie. No to tutaj może, Olu, zareklamuj, jak mogą się zgłosić, gdzie mogą się zgłosić, gdzie Was szukać, bo myślę, że to jest fajna okazja, żeby teraz jakby tutaj zaapelować do naszych społeczników. Kochani, jeżeli chcecie nam pomóc, zapraszamy serdecznie. Jesteśmy na Facebooku Kotylion z miłości do kotów oraz na stronie www.kotylion.pl. Można do nas napisać, tam jest formularz zgłoszeniowy, jeżeli chcecie pomagać jako wolontariusze. Przygarniamy wszystkich. A jak chcecie zobaczyć, jak nasi wolontariusze sobie radzą w Kotylionie, to też zachęcam na Facebooka Aktywizacja Osób Chorujących Psychicznie poprzez Wolontariat. Tam fajne zdjęcia, filmiki, relacje właśnie z zadań, które już udało się we współpracy z grupą Kotylion zrealizować. I pamiętajcie, że to nie tylko jest ciężka fizyczna praca, bo i mizianko też jest. Jest mizianko. Najzabawniejsze, tak. Niektóre koty wskoczą tutaj, zabawa po prostu, wow, chodzi. Felinoterapia za darmo, słuchajcie. Tak no. Jest. Naprawdę fajne. Także nic tylko przychodzić, pomagać, bo to przynosi wiele radości obopólnej, zarówno dla
dla grupy, dla fundacji, jak i dla samych wolontariuszy. A przy okazji możecie spotkać fajnych ludzi, takiego fajnego koordynatora jak Ola czy Aneta. Naprawdę tutaj dziewczyny bardzo, bardzo fajnie współpracują z wolontariuszami i wiedzą, na czym to polega. Także Olo, dziękuję Ci za fajną rozmowę. Do tej pory nie mieliśmy gościa z organizacji, która zajmuje się zwierzętami. Dzisiaj była taka okazja, żeby to trochę przedstawić, naświetlić, bo myślę, że takie wolontariaty też są warte uwagi i promowania. Super. I życzę Wam wielu, wielu, wielu sukcesów i żeby Wam się ta grupa rozrastała, wolontariat w środki finansowe i to wszystko co tylko dobre. Tak jest. A Was zapraszamy już za miesiąc w kolejnym webinarium. Jeżeli macie jakieś pomysły, zgłaszajcie. Będziemy tutaj zapraszać ciekawych gości. Subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapki w górę, wspierajcie na Patronite i tak, żebyśmy też mogli tutaj kolejne spotkania realizować. Nie tylko w ramach projektu, ale cały czas. Zachęcamy. Tak. Do zobaczenia.